Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 4, oczywiście. Kontynuujemy naszą grę, słuchajcie, może od razu się odniosę do wydarzeń, bo to pewne wydarzenia dosyć duże miały miejsce na polskim YouTubie, ten spierdolił tam, Seldynowy, znaczy to tyle co dostaniesz tam dojście do tych, do strażników, więc a moje to nic wartościowego. Ale niechaj ci będzie. My sobie w tym czasie pojedziemy do tego dżentelmena, a do niego najszybciej dostać się tym mostkiem, czyli musimy się przedostać tutaj, czyli musimy przejść przez Cerbery. Co nie będzie jakoś bardzo skomplikowane, ale mimo wszystko zróbmy to. Odniosę się na pewno, słuchajcie, do wydarzeń, które gdzieś tam miały miejsce na YouTubie, konkretnie dzisiaj w nocy. Jakby cała ta sprawa Daniela, tak, i widziałem, że przyniosło się mocniej. Ja, wybaczcie, jakoś działalności Meduzy nie kojarzę za bardzo. Wiem, że streamuję, ale co tam się dzieje, to tak nie bardzo kojarzę. Gdzieś ten etap YouTube'a mi uciekł w pewnym momencie życia. Niemniej jednak no miało miejsce takie wydarzenie dosyć, myślę, że drastyczne to nie jest dobre słowo, ale na pewno takie dosyć mocne, no bo Meduza gdzieś tam kończył swój stream. Wziął i pojechał do Daniela, który mieszka tam w Toruniu, tak? Pojechał do niego do Torunia o 4 w nocy, czy tam go wywołał, tak? Na czacie, po czym gdzieś tam użycił butelką w okno uciekali. Całość tam gdzieś miał jakieś takie miejsce, on tam, widziałem, że krzyczał Meduza, że coś tam, o, ten ziomek, co siedzi z Danielem, nie wiem, kto się nazywa. Ma jakieś tam JM na ręku, czyli jebać Meduzę zapewne chodziło o to. Nie wiem, to taka strasznie jakaś taka dziwna akcja, jeżeli chodzi o bicie się. Daniel chyba nie chciał w końcu wyjść, tamten rzucił butelką i zwiali z ziemkami, a tam ich kilku było. No przyznam szczerze, że takie metody, rzekłbym, że gangsterskie to może nie, ale takie no mi nieznane na pewno, jeżeli chodzi o gdzieś tam moje życie. W każdym razie na pewno, nie chcę powiedzieć, że to jest ciekawe, to na pewno nie będę się zbraniał przed tym, że tak, to jest na swój sposób chyba już. Zaczynamy sięgać jakichś takich granic, których sięgać się nie dało. Ojeju. Ciężko mi powiedzieć teraz, bo z jednej strony też może powiedzieć, dobra Ignacy, ale wczoraj promowałeś i samu i mówiłeś, że super, że tak zrobił, tak? A zobacz, co teraz doprowadzę. No tak, tylko problem jest w ogóle to, że jakby... Tutaj i sam miał w jednym tylko rację według mnie. I to tak, nie tylko w jednym, ale w czym miał rację przede wszystkim? W tym, że gdzieś zaczynamy sięgać jakiegoś takiego poziomu, którego nie wiem, czy chcemy sięgać już. Bo to zaczyna się robić nawet może nie tyle co groźne, co strasznie zjebane się to zaczyna robić. Że w ogóle ludzie zachowują się tak wobec siebie. Nie wiem, to jest już gdzieś daleko, jest chyba troszeczkę poza mną ten temat. Uważam, że... Nie jest dobrze, że tak się dzieje na YouTubie, o tak. Może bardzo spłycam oczywiście całość, ale mam nadzieję, że rozumiecie gdzieś mi punkt widzenia. Coś się złego dzieje, słuchajcie. Tradycyjne media, jak to podchwycą, to naprawdę może być źle, bo gdzieś to będzie potem pokazywało cały obraz polskiego YouTube'a i ja rozumiem, że dużo osób może powiedzieć, dobra, o, tu ja tej patologii nie oglądam. Ale faktem jest, że faktycznie masa osób jednak ogląda. I oglądają też to osoby, które często mają gdzieś tam, powiedzmy, dużo do czynienia w firmach różnych, osoby, które są gdzieś tam opiniotwórcze, a doprowadza to do całego kazusu jakby, no, patologizacji. To jest, jeżeli takie słowo istnieje, to na pewno. Jakby odbieranie całego tego środowiska, które moim zdaniem absolutnie nie jest reprezentowane przez tych dżentelmenów, nawet w całości bym powiedział, że nie jest reprezentowane, to mimo wszystko może one być tak potem postrzegane, że w ogóle youtuberzy, że my, osoby oglądające, że to jest w ogóle jakieś takie, wiecie, siedliszcze troli i problem jest też taki, że oczywiście internet oglądają młodsi ludzie i fakt będzie taki, że nagle mogą się bawić zbulwersowani rodzice, znamy już przecież programy, które mają wielką misję społeczną i uczą nas o tym, jak to jest źle w internecie, no takie sytuacje już też mieliśmy na polskim YouTubie, no i tylko mówię, czekać, aż się pojawią jakieś osoby, które zaczną, wiecie, trąbić, jak to jest źle, jaka to jest wina, gdzie byli rodzice, co zrobili internauci złego właśnie. I tego się strasznie boję, że to zaraz zacznie tak wyglądać i to będzie jakaś paskudna po prostu, nie wiem, pauperyzacja to jest złe słowo, ale jakieś takie zgównienie po prostu całego tego środowiska i wskazanie nas jako po prostu nas, was, wszystkich nas tutaj chyba oglądających i tworzących na YouTubie jako po prostu jakiegoś takiego jednego wielkiego siedliszcza troli po prostu. A faktem jest, że to jest po prostu rzecz, której bardzo dużo osób, przede wszystkim YouTube'a, bardzo dużo osób starszych nie rozumie za grosz. I masa osób oczywiście to wykorzystuje w ten sposób, że jakby
sprawia, żeby ludzie się bali, tak? I jakby bazuje na strachu. Nie bazuje w żaden sposób na realnych odczuciach, tylko i wyłącznie na strachu bazuje się. Przez co po prostu dużo, dużo osób potem, nie rozumiejąc zupełnie, będzie się bać. Będzie się bać, nie będzie chciało mieć z tym nic wspólnego, będą się bali o swoje dzieci, będą tego zabraniać. No, taki jest niezbyt to dla mnie szczęśliwy trend. Może też oczywiście mówię trochę nieco subiektywnie, bo przecież jestem twórcą i bezpośrednio to pewnie uderzy we mnie. I tak, pewnie tak trochę brzmi. Smutne. Smutne to wszystko. Cholernie smutne. Ale mówię, gdzieś tam widziałem, że głosy są absolutnie rozstrzelone w internecie. Jedni mówią, że nie, obydwie strony to patologia, drudzy mówią, że patologią jest ten, kolejni mówią, że ten. Jakby ja rozumiem zdanie wielu osób i rozumiem, że jedni mogą uważać w ten, na drudzy w inny sposób. Dlaczego nie mogę na ten prom wejść? To działa jedną stronę tylko? A co się stanie, jak rzucisz ten portal? No dobra, to chodźmy tu. Będziemy na jakimś końcu świata pieprzonym. Ale możemy to też wykorzystać na naszą korzyść, bo możemy podejść tutaj. I pojawimy się wtedy w biomie... O, niebieski się ma. Ciebie jeszcze nie złapałem dawno. Tu trzeba zdobyć to miasto. Lecimy w tamtą stronę oczywiście. Więc mówię, jestem, delikatnie rzecz ujmując, zdegustowany, to na pewno. Myślę też, że na swój sposób zatrwożony trendem, który gdzieś tam się uskutecznia ostatnimi czasy. Nie wiem, czy chcecie budować. A w dupie, idźmy tu. I się teleportujemy. Jestem zatrwożony dosyć mocno całym trendem, tym, co się dzieje. Nie wiem. Coś się złego wydarzyło. Chyba nie o to chodziło w tym wszystkim. Chyba nie o to. Dobra. Weźmy was, żebyście nie walczyli. Zajebiście. I lecimy zająć ci miasto Mazak. Okej, to jest w miarę spoko. Jedźmy Milką. Pojedziemy pana niebieskiego dojechać. To znaczy jego zamek. O, siema. Nie potrzebuję zupełnie twojej armii. Wystarczy mi tylko twoja śmierć. Ha, 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 ha. Jak mi brakuje czasami obszarowego czaru. Taki smutek nieraz jest. Zwiałeś. Chodźmy do twojego zamku. Zobaczymy, jak ci pójdzie. A tu co masz? Fajna armia. Nieźle. Naprawdę nieźle. Nie masz świętego słowa? Świętego zawołania? Masz. Co kłamiesz? Zróbmy tak. To samo. Tu jest akurat sprawa prosta. Nie, nikt nie będzie mi tu kapitulował. Dobra. Wystarczyło. O, wóz rudu. W otwartej celi niszą ozdobną figurę spoczywało lodowate ciało Derfeny. Ostrożnie przejechałem palcem po jego gładkiej powierzchni. Nie wiedziałem, jak niby pojedynczy pocałunek miałby zmienić ten lód w ciało, ale przechyliłem się i przycisnąłem do zamarznięty kus mojej własny. Nagle poczułem, że odpowiadają mi tym samym. Derfena objęła mnie i ucałowała długo. Wreszcie odstąpiła krok do tyłu, była z sobą całym ciałem i krwią. Piękna. Dziękuję za pocałunek, Solmerze, powiedziała. Wtedy przypomniałem sobie, po co tu byłem. Teraz twoja kolej, powiedziałem. Opowiedz mi o krysztale. Derfena podeszła do mnie niebezpiecznie blisko, położyła rękę na moim biodrze. Powiadają, że dawno temu kryształ został wycięty w grocie głęboko u korzeni tego świata. Ale podobno z owej groty wyniesiono aż dwa kryształy. Jeden znaleziony na przeciwnych brzegach pieczary i daleko, dlatego obdarzony przeciwnymi mocami. Jeden z nich został tęczowym kryształem, zaś drugi pocięto na kawałki, powiedziałem miękko Derfena. Co się stało z mniejszymi kawałkami? Rozdzielono je pomiędzy najpotężniejszych czarowników, aby czynili z nimi co zechcą. I powiedzieli, i powiem ci, co zrobili, ale musisz mnie jeszcze raz pocałować. Zgodziłem się. Jeden z kryształów został użyty do wykonania tarczy umysłu. Jeśli je użyjesz, zniesiesz działanie kryształowego wahadła. Będziesz bezpieczny razem ze swoim wojskiem, powiedziała. Podeszła tak blisko, że czułem, jak jej ciepło miesza się z moim. Nachyliłem się nad nią i pocałowałem. Teraz wreszcie wiedziałem, czemu zawsze czułem się tak niepewnie w towarzystwie Derfeny. Mężczyźni są gotowi umrzeć za taką kobietę.
Krasnoludzka tarcza tam jest. No proszę, jaki romansik masz, ziom. No, szanuję. Takie tutaj widzę, że bad romance z duchem, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, byłym duchem. Okej, lecimy za tym stąd i wygląda na to, że musimy się przedostać teraz tam. Mamy pana Solmera, czyli zakochanego Gina mamy. To prawie jak zakochany Kundel. O, przeżyłeś. Żadnego uciekania. Starczy. Co masz w swoim silnym zamku? Nawet nie patrzyłem. A, ten zamek to też zdecydowanie obok silnego to on nawet nie stał. Żadnych kapitulacji. Będzie prościej, jeżeli zrobimy to w ten sposób. Elo? Elo? No, uparciuszek. Dobra, mamy go. A tutaj jest 2 do statystyk będzie. Dla wszystkich bohaterów, to fajnie akurat. Czy coś jeszcze wartościowego możesz zrobić w swoim życiu? Nie wiem, dlaczego ktoś mi pisał, że ja na 3 bohaterów będę miał problemy z tą misją. Nie uważam się za jakiegoś wybitnego gracza w Heroesu 4, a wcale nie sprawiło mi takiego ogromnego problemu. No tak, to wygląda tak, by tu miał być. W ogóle jak silni są nasi wrogowie jeszcze? Czy w ogóle... No, coś niby mają. Zielony się tu kręci, widzieliście? Pandemonium. No zrób se to. Co mi szkodzi? O, mogłem zrobić do tych budynek do szatanów. Brawo. Okej, lećmy tutaj. Miasto Mazak zdobyliśmy. No to chcę zobaczyć, co dalej. Wygląda na to, że przejście już tylko tu prowadzi. Coś jeszcze ci ostało się istotnego? Tam coś niby jest, zobaczmy. Chociaż tam był chyba jakiś czar, który brałem już raz. Takie odnoszę wrażenie. Co to za ścierwo tutaj stoi? Spieprzać mi stąd. Ile dałbym, by zapomnieć cię? Nie wiem, strzelaj sobie. O, ktoś został ogłuszony. Teraz na slow i będzie po wszystkim. Co by to dziadostwo małe nic nie zrobiło za bardzo? Nie przepadam za nimi. Ogłuszone. Prawidłowo. Możesz wejść do niego walki wręcz? Możesz. No, czary jednak działają. To jest na pewno godne odnotowania. Nawet Heros dupa, kiedy strzał w kupa, co? Nawet twoja zdolność, pani Minotaurze, nic nie pomoże. Oczywiście dla osób, które są purystami językowymi, bardzo często moje błędy językowe są dosyć, powiedziałbym, zamierzone. Żebyście nie myśleli, że jestem absolutnie takim idiotą, który po prostu popełnia te błędy językowe jeden za drugim. Dobra. Gdzie jest ten? To coś. Przynajmniej czegoś tę miksturę użyliśmy jeden raz. Dobra. Ciekaw jestem, jak się nazywa, słuchajcie, ten. Jak się nazywa fetysz seksualny, że jarają nas duchy i istoty pozaziemskie. Hentajem tego nie nazwiemy. Zastanawia mnie to. Jak głupie myślenie. O, zielony. Hello. Dobra, zróbmy armię, jakby nam miał ktoś tu przyjść. Obronimy się. Dobra. Chodźmy. Dajemy czerwonego i zamkniemy ten scenariusz. Może się taki krótszy odcinek zrobimy, nie wiem. Zastanawiam się. Mam jeszcze dzisiaj nagrywanie, ale też jeszcze mam czasu. Jeszcze kilkanaście minut tak mam. Magia życia. Szkoda, że tego wtedy nie zebrałem. Pewnie mógłbym się spiąć i tam pojechać. Pojedźmy tutaj, zobaczymy, czy coś tam się jeszcze znajdzie ciekawego. Na swój sposób mnie to ciekawi, czy tam coś będzie jeszcze wartościowego. No, kopalnia pierdolniczków to nie jest coś, co nazywałbym na pewno wartościowym. Nie chciałbym was zabić w tej turze, bo jeszcze chciałbym miło sprawdzić, co tam się znajduje. A, tu jest twój zamek. No, zresztą i tak mi się nie udało. Pierwszy poziom. 25 poziom zabójca. Może być ciekawe. O, jest i wróg pod zamkiem. Nie chce mi się tej bitwy robić, więc proszę, nie zgincie. Zajdźmy jeszcze szybciutko tutaj Emilką i sprawdźmy, czy coś tu się ostało jeszcze istotnego dla mnie.
Pierwszy nie jest głupi, ale... Gdybym miał go wcześniej, to może. Dobra, domknijmy temat. Najpierw ty. Kim ty w ogóle jesteś? Śmieciu, mały. Icebolt. Piździut. Dobra. Ty leżysz. No i dobra, chyba finałówka. Przynajmniej zdawałoby mi się. Coś ty rzucił. Zaraza, dosięga wszystkich wrogów bitwy. Wywołuje śmiertelnie niebezpieczną chorobę. Ciekawe. Wow. To zrobię to inaczej. Tę bitwę. Właściwie muszę śmieciu pozbyć w takim razie. Bo ty jesteś kupą, nie? Ty jesteś kupą. Zróbmy ci tak. Masz jakieś odporności na czary? Nie widzę. A masz 340 życia. Tym się nie zabije. No, ale tym już na pewno. No, stracę dużo wojska w takim razie. Niesamowita ta zaraza. Ty śmieciarzu. Możesz Iceboltem go trafić? Nie, nie możesz. Ale tak, już możesz. Zaraz mi zginiesz, ej! Uleczyło mnie uzdrowienie. Ignacy, grupowe uzdrowienie by starczyło, głąbie. No to wygląda. Co za debil, no. Całe te zarazy, proszę. Dobra, to jest ostatnia bitwa. Stań na samym skraju urwiska, tak aby palce twych nóg były tuż nad przepaścią. Poczuj, jak zimny wiatr smaga ci twarz, dmie w twe ubranie, spycha cię z krawędzi. Właśnie tak niewiele dzieliło nas od przegranej. Tak bliski był Magnus zniewolenia umysłów mieszkańców całego świata. Na zawsze. Kto tu leży martwy? Nasz czas desperackiej bitwy. Siemilia i Solmer nie zdołają znaleźć tarczy umysłu, zanim dogoni ich Magnus. Świat zapewne najprawdopodobniej zostanie zniewolony przez kryształowe wahadło. Tak więc generał Tarsz śmiało staje do bitwy, której nie może wygrać. Tylko po to, by zatrzymać Magnusa, choćby na chwilę dać Siemilii czas na zorganizowanie obrony. Zobaczmy początek misji. Moim obowiązkiem jest chwycić za pióro i opisać wydarzenia, które miały miejsce w tych wczesnych latach Wielkich Arkan. Królowa Emilia Nightheaven uważa moje relacje za piękne i uczciwe i pragnie, abym to ja spisywał w dzieje. Jako, że historykom trudno będzie uznać moje sprawozdanie za stronnicze. Wróciliśmy do Wielkich Arkan z mieczem bogów i wiadomościami o tarczy umysłu. Miałem nadzieję, że Darfena, kobieta, która odpowiedziała mi o mocy tarczy umysłu, będzie mi towarzyszyć, ale po tygodniu spędzonym razem wkryłam się w środku nocy i od tej pory jej nie widziałem. Może nie była gotowa na to, by stawić czoło komuś takiemu jak Gavin Magnus. Jeśli chcielibyśmy mieć choćby cień szansę na zwycięstwo, ktoś musiał odwrócić uwagę Magnusa, by pozostali mogli szukać tarczy umysłu. Ze względu na moją przeszłość z nieśmiertelnym królem, sam zgłosiłem się do tego zadania. Czas byśmy się zmierzyli, powiedziałem. Ale wówczas przemówił generał Tarsz. Nie znasz się na taktyce, Solmerze, powiedział Tarsz. To ja powinienem odwrócić uwagę wroga. Emilia bardziej potrzebuje twojej pomocy w poszukiwaniach tarczy umysłu niż mojego dowodzenia i armią. Wszyscy wiedzą, że ten, kto stanie przeciw Magnusowi bez tarczy umysłu, niechybnie przepadnie. Nie można poświęcić. Emilia położyła rękę na masywnym ramieniu Kostynuda i powiedziała: nie, Tarsz, nie możecie poświęcić. Nikogo nie można poświęcać. Nie zmienia to faktu, że jestem najodpowiedniejszy do tego zadania. Odważny Kostynud odszedł następnego ranka i zajął pozycję daleko na zachód od nas. Nie miałem wątpliwości, że zdobędzie dla nas tyle czasu, ile potrzebowaliśmy, ale dopadł nas ponury nastrój, w szczególności Emilia. To, że posyłaliśmy przyjaciół ku zgubie, dowiodło, w jak desperackim położeniu się znajdowaliśmy. No, faktycznie. Rozumiem, że to będzie Tarsz? Nie, to jest Saladynowy oddział jakiegoś generała. Intrygujące. Nie jesteś aż tak dużo silniejszy od nas, Panie Zielony. Pytanie, jak będzie wyglądała walka z tobą. No i mamy tego Kodża, który
jest okej, okay, nie jest super, nie mamy szlachectwa, które dawało nam całkiem duży boost, zwłaszcza na początku niektórych misji. Wyjdźcie stąd. Czy chcę walczyć z armią? Może na razie nie, będę szybszy bez armii, więc armia na razie mi się nie przyda. Podejdźmy tu. Most. Okej. Okay. Drugi most. Okej. Okay. Most i tytan. Dziesiątki. Coś. To jest wyjście z tego teleportu, rozumiem. Tu jest Solmyro. No, zrób tak. Doskocz. No to na dwóch magów gramy, słuchajcie. Przyjemnie. Na dwóch magów się zawsze zajebiście gra. Gdzie jedziemy? No może na was. Nie. Elo. Jakoś tam pięść, nie? Pod pocisk. Tu to samo. Nie mam strzelania? Aha, bo ona nie ma strzelania. Faktycznie ona ma tylko łuk, jeżeli strzela. To dlatego była silna. Dobra, oddajmy turę. Amina Lighthaven wpada w szał, gdy dowiedziała się, że przyjaciele, którzy pomogli jej w znalezieniu Miecza Bogów, zostaje pokonani przez Gawina Magnusa i Kryształowe Wahadło. Oliver i Reven, bracia Krasnoludy, Fridol Niziołek i Tadewar Zakinen. Wszyscy należeli do oddziału, który usiłował zagrozić Magnusowi i jego wojskom. Zagrozić. W jaki sposób Magnus dowiedział się, gdzie się ukrywały, schwytał ich wszystkich. Zanim zacznie nam wieści lepiej, z pewnością będzie jeszcze gorzej, powiedziała mi. Tak, odparłem. Nie powinnam była ich wysyłać. Wiedzieć, że do tego dojdzie. Ktoś musiał to zrobić, a to dwa drzewne dusze podjęły się tego. Ale Emilia była niepocieszona. Cóż ze mnie za królowa, skoro poświęcam przyjaciół, by odzyskać tron? Zapytała, nie oczekując odpowiedzi. Ale nie chodziło tylko o tron Wielki Harkan. Chodziło o wolność. Emilia musiała to zrozumieć. Nieźle. To oczywiście damy tobie. O, masz ten miecz. To ty go będziesz miał. Czy wszyscy je mamy? Już myślałem. Skąd mam dwa takie miecze? Miecz bogów? Miecz bogów. Ostro! No, nieźle. Muszę przyznać. Dwa miecze bogów to już, no nie, w kipierdzio, słuchajcie. Szczalaj się z nim. Zróbmy tak, że... Jest jak mi brakuje teraz heroesów trzeciej grupowego zapomnienia, co? No, to by mocno zmieniło obraz gry. Tutaj. To był jeden z mocniejszych czarów w całej grze. To są strasznie silni strzelcy w tej części, więc... Niewątpliwie miałoby to kolosalne znaczenie. Ty zrób, nie wiem, iluzję. Wydmowy wizerunek, możesz jego zrobić. I zacząć się do nich strzelać. Ty, ziomeczku, idziesz do wręcz. Ty zbombluj wizerunek, to iluzję go zbomblujesz. Co by strzelec był mocniejszy, a ty już zacznij... Możesz też bomblować iluzję jeszcze raz. I to starczy. Ewentualnie wiesz, co możesz zrobić? O, już wiem, co możesz zrobić. Możesz rzucić to. A ty ich montuj. Ice Ball. Bo, było tam strzelać, ale głupota. Poczko, jest to silna armia, słuchajcie. Nie ma co się srać. Damy radę. Z takimi bohaterami to, wiecie, nie sposób nie dać. Sporo surowców brakuje. Jest Seledynek. Ciekaw jestem, kim jesteś. Czy to jesteś faktycznie tarżnie? No nie. No dojechałeś go. O najczarniejszej godzinie nocy samotna przesadzista postać wyszła do obozy. Straże przepuściły przybysza, gdyż go znały. Ten niespodziewany gość sunął między namiotami, nikomu nie zdradzając powodu swego przybycia, zanim dotarł do najwyższego z namiotów, który zajmowała królowa. Wówczas dobył miecza przetarczonego na plecach, zacisnął dłoń na rękojeści i wszedł do środka. Czasami, gdy królowa mile nie może zasnąć, czytuje do późna, aż sen nadejdzie. Tak było i tej nocy. Świeca, która rozświetlała wnętrze namiotu, ocaliła jej życie. Strzała przebija się przez płót namiotu i godziła zabójcę, zanim jego miecz opadł na ofiarę. Chwilę później młody strzelec wpadł do środka i rzucił się na napastnika. Moja królowo! Krzyknął żołnierz. Czy nic ci się nie stało? Emilia wyczołgała się z posłania i załkała, gdy zobaczyła, kim był niedoszły morderca. Nie wiedziałem, powiedział młody żołnierz, kiedy dostrzegł, kogo strzelił. Przybyłem chwilę później, spojrzałem w nieruchome oczy byłego doradcę Emilii, generała Tarża. W jego sercu tkwiła strzała. Byłem zdezorientowany. Uciekając się do pomocy zabójców nie leżało w naturze Magnusa, więc musiało to być oświadczenie. A może taktyka? Może chciał podkopać nasze morale? O nie, czyli zahipnotyzował Tarża. Ale kutacz. Ale kutacz. Dojedziemy cię. Zobaczysz. Dobijemy cię, chamie. To się nastrzelali.
to się nastrzelali moi przeciwnicy dzielni. Nie wiem, czy skutecznie byłoby grać na kilku bohaterów, czy nie. Ciężko mi powiedzieć. Nie mam pierdolniczków w ogóle. No da, bo już nagle nie mam tarza, który mi daje surowce w każdej turze. Woli dupa. Strasznie dużo wojska masz i te tury będą twoje wieczność. Dobra, słuchajcie, to sobie skończymy. Ja bym Ignacy, byście wy, a to moi drodzy, był Heroes of Might and Magic 4, a my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.